narożniku walkowiaka widzimy panią sekundant. Bardzo zresztą bokserska też koszulka, Rumble in the Jungle, czyli wspomnienie tej wielkiej walki sprzed lat. No ładnie się komponuje w każdym razie. Koszulka także tutaj. No kobiety wszędzie wkraczają ze swoją profesją. No i bardzo dobrze, no. I do boksu również. A co? A ja. Tutaj będziemy mieć też przecież rywalizację dziewcząt, także tym bardziej. Pani Pudlicka, wielkie tradycje pięściarskie w ogóle sportu walki. Pan Albin Pudlicki, człowiek, który, prawda, w Lesznie prowadzi zajęcia z pięściarzami i również sędziuje kickbox i dlatego na pewno jego córa chce pokazać, że kobiety też mogą. A jak przygotowała swojego zawodnika, zobaczymy za chwilę. Walkowiak, niebieski kask, orzech, kask czerwony. No pierwsza chyba taka walka, w której nie było takiego od razu uderzenia równo z gongiem. Teraz by było uderzenie, no dosłownie milimetry. I Walkowiak by chyba bardzo źle wspominał Łódź. No ale na jego szczęście. Za nisko u Walkowiaka. Tym bardziej, że orzech bije tymi ciosami krótkimi sierpami i tutaj może być... No silny jest orzech, jak na tę kategorię wagową, jak na ten wiek, widać, że ma czym uderzyć. Ja myślę, że Walkowiak troszeczkę odbiega poziomem od tego, który tutaj do południa w Łodzi widzieliśmy, do południowej serii. No te ręce zdecydowanie za nisko i to jest całe nieszczęście dla Walkowiaka, jeżeli po prostu orzech tam sięgnie celnie tym lewym czy prawym sierpowym, to będzie nieszczęście. No widać, że chce rozstrzygnąć tę walkę orzech możliwie jak najszybciej i chyba nie będzie się tutaj bawił z Walkowiakiem, tylko jak trafi się okazja, to po prostu zakończy, tak jak teraz. Lewy sierp doszedł do głowy Walkowiaka. No trzeba się obudzić, w ręce wyżej, nogi też muszą aktywniej chodzić u Walkowiaka, bo w innym razie no po prostu jest łatwy do trafienia. Balans orzecha nie daje się z kolei on trafić. I tak jak teraz widzimy, doskok lewy. No bez wątpienia zdecydowanie lepiej zaczął tę walkę orzech i prawdopodobnie lepiej ją też skończy. Chyba, że jakiegoś cudownego oświecenia dostanie Walkowiak, ale chyba jednak ciężko to wierzyć. Nie, zdecydowanie ta runda jest, popularnie mówiąc, do tyłu w wykonaniu Walkowiaka. A córa Albina tutaj, pani Pudlicka, naprawdę ostrej reprymendy, pomimo że kobieta zdecydowanie, myślę, że postawiła do pionu Walkowiaka i w drugiej rundzie się nam zaprezentuje zdecydowanie lepiej. No miejmy nadzieję, że nie będzie to tak jednostronna walka jak w tej pierwszej rundzie. No ale to za sprawą właśnie tego chłopaka orzecha, który od samego początku wyszedł do ringu z nastawieniem takim, żeby zakończyć tę walkę przed czasem. No dąży do tego, bije dużo tych uderzeń, poluje na lewy sierp. Stanisław Łakomiec na naszych ekranach. Ja myślę, można powiedzieć, że Walkowiak ma trudnego orzecha do zgryzienia. No zobaczymy, i to naprawdę jak druga runda. Musiałby dobry dziadek być, dobrego tego dziadka orzecha poszukać. I raz jeszcze. Widzimy, że no chyba reprymendy podziałały. Troszeczkę inne podejście Walkowiaka do... No postanowił się postawić Walkowiak w tej drugiej rundzie. I orzech jakby już nie jest taki pewny, nie jest taki wyjątkowo ofensywny, tylko zaczyna czekać, analizować, myśleć. No zrobiło się gorąco na trybunach. Tobiasz Orzech ma wsparcie publiczności. I ładna, znakomita akcja orzecha. Skorzystał z lin, tak jak właśnie kiedyś Muhammad Ali w tej słynnej walce Rumble in the Jungle.
ale nie jest to już taka jednostronna i łatwa runda dla Orzecha. Nie, nie, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o Walkowiaka. To o wiele lepsza prezencja w drugiej rundzie. No ciekaw jestem, z czego to wynika. Czy Orzech, jakieś, nie wiem, braki kondycyjne, czy po prostu Walkowiak? No ja bym tutaj zauważył, że Orzech zaczyna tracić siły. I na pewno o wiele gorzej mu wychodzą te akcje niż w rundzie pierwszej. No nie ma już takiego luzu. Jakby dopiero wszedł do ringu i robi swoje, jak to się mówi. Minimalnie może runda dla Walkowiaka, biorąc pod uwagę rundę pierwszą, jest remis. No i sekundantka Walkowiaka powiedziała, on już nie ma siły. I bardzo trafna uwaga. Bardzo trafna uwaga. No i zobaczymy, czy Walkowiak będzie w stanie to wykorzystać. No musi teraz więcej chyba w ofensywie jeszcze dać z siebie. Powiem szczerze, po pierwszej rundzie byłem zniesmaczony do zaprezentowania formy przez Walkowiaka, ale druga runda pokazała, że jednak nie przypadkiem wszedł do ringu i tutaj... No być może po prostu jakieś spięcie, tak? Albo trenerka tak na niego zadziałała, mobilizująco, to proszę zobaczyć tutaj całe akcje i gestykulacje, że... No tam się dużo działo. Nie ma przelewki. W tym narożniku, a więc to trzeba przyznać, że faktycznie... No zobaczymy. Minuta przerwy wykorzystana, no do maksimum. No idzie teraz Walkowiak na wymianę, ależ zgarnął lewy sierp. Straszliwe to było uderzenie. Brawa dla Orzecha za taką bombę. Ale zero wrażenia na Walkowiaku. Pan Dariusz Zwoliński, również bardzo czujny w ringu, sędzia ringowy. I raz jeszcze lewy sierpowy. I chyba w tym momencie Walkowiak zaczyna zdawać sobie sprawę, że jednak, no jak będzie sobie tak... Jest szansa, naprawdę, jest szansa zrobić dobry wynik i tutaj... Piruety? Nie, to nie. Ale to nie miejsce. Zdecydowanie Orzech pociągnął Walkowiaka i... No stara się jak może Walkowiak. Bije w tej ofensywie, szuka swoich szans. Ale te ręce, naprawdę wszystko, ale ręce trzeba podnieść wyżej, bo to jest, Walkowiak zadaje dużo ciosów, a zbiera takie punkty, znaczy oddaje swojemu przeciwnikowi takie trafienia, że no nie powinien tego robić w ten sposób, bo wysoka garda to jednak jest bezpieczeństwo i droga do zwycięstwa oczywiście. I tak naprawdę to, co zyska w ataku, no to za chwilę straci w obronie. Koniec trzeciej rundy. No jeszcze ostatni prawy cios Walkowiaka i zobaczymy. No dużo się działo, ale w moim odczuciu jednak no Orzech... No wydaje mi się, że chyba właśnie takie wizualne i lepsze wrażenie tutaj sprawił Tobiasz Orzech. I no zwłaszcza ten lewy sierpowy. Po ciężkim boju tutaj, ale tak jak ja mówię, obrona Walkowiaka tutaj miała decydujące znaczenie. Jeżeli by szło o jego przegraną. No i będziemy czekali na ostatni werdykt tej pierwszej sesji. Tobiasz Orzech, UOLKA Ostrów Mazowiecki, Dominik Walkowiak, KS Polonia, 1912 Leszno. Jeszcze chwila niepewności. No naprawdę musimy tutaj się wstrzymać jeszcze chwileczkę, bo tam chyba ciekawie jest tą punktacją. Spoglądamy tutaj na
właśnie stolik superwajzerów, którzy śledzą dokładnie. No, jakieś negocjacje chyba z komputerem trwają. No, z komputerem się nie da negocjować, ale podyskutować przy komputerze można absolutnie. Cztery do jednego, Tobiasz Orzech. No i ja też się podpisuję pod... bardzo zasłużone zwycięstwo Tobiasza Orzecha i tutaj krzywdy dla Walkowiaka nie było, bo przegrał ten pojedynek, ale tak jak mówię, dużo do zrobienia w obronie i może być całkiem fajnie. Ale myślę, jednak... że pani Pudlicka tam dołoży wszelkich starań, a tym bardziej tata Pudlicki i już na przyszły rok Walkowiak będzie tylko wygrywał. No pierwszy... Dobra młodzież, ambitna młodzież, chcąca pracować, tak mi się wydaje, i tutaj tylko się cieszyć. A zapraszamy na godzinę 17.30 i naprawdę na emocje, które w Łodzi będą do samego czwartku, do 15. Także dziękuję. Zapraszamy na później Piotr Jagiełło i Włodzimierz Kromka. Do zobaczenia po południu. Do widzenia Państwu. Do widzenia.